Już za parę dni, Dzień Wszystkich Świętych, razem wspólnie spotkamy się na nagrobkach naszych najbliższych, żeby wspólnie zapalić znicze. Jednak wokół nas dalej wiele zapomnianych cmentarzy. Jeden z nich znajduje się tutaj, w Szonstawie Małej, gdzie tylko dzięki inicjatywie mieszkańców został on uporządkowany. Z potrzeby serca, jak trafiliśmy tutaj, to stwierdziliśmy, że no, nie możemy tego zostawić w takim stanie, bo sami mamy rodziny gdzieś w Polsce pochowane w różnych miejscach i miło nam, że ktoś pamięta i dba tam, ciocia, wujek, o nasze groby. Więc stwierdziliśmy, że no, musi być jakaś inicjatywa, żeby uporządkować, bo groby były bardzo zaniedbane, porośnięte no, drzewami, samosiejkami. Akcja porządkowania cmentarza odbywała się przez cały dzień. Zaangażowało się w nią wielu mieszkańców Szonstawy Wielkiej i Małej. Inicjatywa się spodobała. Niektóre osoby, które mieszkają nawet 10 lat, nie miały pojęcia, że taki cmentarz tutaj istnieje, więc w tej chwili zostało to w jakimś stopniu uporządkowane, ale jeszcze nie wszystko. Nie było tutaj żadnego podziału, że to są tutaj rodziny niemieckie pochowane, a my jesteśmy może też innego wyznania. Generalnie po prostu nie było podziału, co było też bardzo fajne, że każdy zabrał się tak do pracy, jakby tu jego babcia, dziadek byli pochowani. Mieszkańcom zależało, aby zachować pamięć o osobach, które zostały pochowane na tym starym cmentarzu. Pomysł uporządkowania miejsca zaskoczył samego sołtysa Szonstawy Małej. Byłem zaskoczony pomysłem, nie ukrywam. Wcześniej nikt na taki pomysł nie wpadł, także porządków takich nie pamiętam. Mieszkańcy z Szonstawy Małej zainicjowali tą całą tutaj działalność. Przy wsparciu oczywiście sołtysów, rad sołeckich, Urzędu Gminy Czernica. Prace na terenie będą kontynuowane. Jednym z pomysłów jest kamień lub tablica upamiętniająca to miejsce. Tutaj jest jeszcze sporo pracy, ponieważ w dalszej części jest też około chyba 30 grobów tam za nami w tym lesie. Warto pamiętać o takich miejscach. Dla Echo 24 Marta Wrońska.